Identyfikator podmiotu SCP-058. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-058 przechowywany jest w komorze o wymiarach 5x5x5 metrów. Ściany przechowalni wykonane są ze wzmocnionej, żaroodpornej stali o grubości 3 metrów. Za nimi znajduje się 10 metrów żelbetonu. SCP-058 należy co 3 dni karmić żywą krwią. Konserwację przeprowadza się co 60 minut, w czasie kiedy obiekt znajduje się w stanie uśpionym. Kiedy podmiot znajduje się w stanie aktywnym, konserwację przeprowadza się co 15 minut. Pod żadnym pozorem nie wolno wypuścić podmiotu z jego przechowalni. Dźwięki wydawane przez obiekt muszą być nagrywane bez ustanku. Personel nie może słuchać dźwięków wydawanych przez obiekt dłużej niż 30 minut. W razie ucieczki placówka zostaje uznana za uszkodzoną i w rezultacie zdetonowany zostanie lokalny ładunek jądrowy. Do tej pory SCP-058 jest odpowiedzialny za śmierć przynajmniej 149 członków personelu klasy D oraz 14 agentów. Opis. SCP-058 przypomina bydlęce serce z 4 stawonożnymi odnóżami, wykorzystywanymi głównie do poruszania się, oraz 4 mackami o zmiennej długości, które pokryte są ostrymi kolcami. Z tyłu, w miejscu, gdzie w zwyczajnym organie znajdowałby się otwór górnej żyły głównej, obiekt posiada szpikulec. Macki SCP-058 mogą zostać wydłużone do długości 3,2 metra z prędkością ponad 320 km na godzinę. SCP-058 jest skrajnie wrogi i zrobi co w jego mocy, by wyrządzić jak największe szkody otoczeniu. SCP-058 okazał się wysoce odporny na urazy, wobec czego należy zachować daleko idącą ostrożność podczas zbliżania się do niego, nawet kiedy wydaje się nieprzytomny. SCP-058 jest wysoce mobilny i zdolny do szybkiego poruszania się zarówno po powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Nagrano poruszanie się obiektu z prędkością około 90 km na godzinę na krótkich przebiegach, podczas których pokonywał on dystans 200 metrów w czasie 2 sekund. Obiekt używał swoich masek w celu zwiększania nacisku i stabilności, a także do przyciągania się do innych powierzchni, będąc w bardzo szybkim ruchu. SCP-058 mówi ludzkim głosem, jednakże nie zidentyfikowano metody produkcji dźwięku zgodnej z jego fizjologią. Przemawia on tonem i akcentem starszego Brytyjczyka, łagodnie sepleniącego głębokim głosem. SCP-058 mówi bez ustanku, nieważne w jakim znajduje się otoczeniu. Nawet podczas atakowania, głos i tempo mówienia się nie zmieniają. Mowy SCP-058 nie sposób odnieść do wydarzeń, osób ani lokacji zewnętrznych, które można by połączyć z obiektem. Szczegóły w transkrypcie przesłuchania 05804. Notatki. SCP-058 został po raz pierwszy odnaleziony w ośrodku, kiedy wyszedł z... Podmiot był skrajnie wrogi i roztrzęsiony. Zaatakował ośrodek, co zakończyło się śmiercią naukowców i agentów. Następnie SCP-058 zaatakował leżące nieopodal miasteczko, co zakończyło się śmiercią przeszło obywateli i zniszczeniem 70% zabudowań. Analiza incydentu ujawniła, że większość zgonów powiązana została z ogniem i oparzeniami, co było rezultatem rozprzestrzeniania się płynu szpikulcowego SCP-058. Płyn ten uważa się też za środek, który wyrządził większość szkód strukturalnych. Przez SCP-058 spowodowało jedynie 8% wszystkich zgonów, co rzeczowo udowadnia, SCP-058 został zabezpieczony po zmiażdżeniu i pozbawieniu przytomności po tym, jak zawalił się na niego budynek. Podmiot został wtedy pozyskany i przetransportowany do przez agentów i zespoły MFO. Obiekt był przechowywany w przez 3 tygodnie, podczas których nie dokonywał prawie żadnych poruszeń. Było to wywołane urazami fizycznymi oraz nadęciem przez podczas pierwszego incydentu.
W tym czasie ograniczono eksperymenty, a podmiot, bez względu na jego osłabiony stan, nadal był traktowany jako zagrożenie wysokiego poziomu. SCP-058 uszkodził przechowalnię dnia podczas próby transferu obiektu do zabezpieczonego ośrodka. W rezultacie incydentu wiele osób zostało zabitych lub zranionych. SCP-058 został pozbawiony przytomności przez agenta, który zdołał opanować obiekt poprzez przejechanie go czołgiem M1 i przytrzymanie podmiotu pod pojazdem. SCP-058 został następnie zabezpieczony i przetransportowany do zbrojnej biologicznej sfery przechowawczej 14. Transkrypt przesłuchania 058-04. Śniłem o cudach, które żyły w sercach miłości i cichej opieki nad starszymi, o których wiem, że kiedyś byli całością. Jak się nazywasz? Poszukuję objawień wszystkiego, o czym świętość powiedziała niemądrym, w snach o zimnym żarze skąpanym w promieniach słońca, które przecinają jezioro czarnej krwi i więzy, które jesienią żrą chleb dzieci z jagnięcych drzew. Jak się nazywasz? Wieczne cierpienie nie dolą dla ignorantów, którzy nigdy strudzeni poszukują głębi własnych serc, a widzą jedynie bogactwo biednego świata, cierpiącego obkładanie swoich własnych pleców srebrnymi ranami od noża i brutalną radością. Skąd pochodzisz? Koszmar jest snem bezimiennego próżniaka, który przechadza się po polu minowym oraz szczątkach jeleni i królów. Zasłona noc to cienie wszystkich uczciwych mignięć, które pożądają goryczy noworodzonych plag. Natychmiastowe ciepło to matczyne mleko w snach, które jeszcze nigdy nie było złe. Puść go! W sekundach słońce uderza tak, jak bębny we wszystkich sercach żrą uszy hałasu. Zmysłowa brutalność pożądania to jedyne zapewnienie o wartości życia, które kiedykolwiek będzie ci potrzebne.